Hej, siemano, witajcie moi mili, z tej strony Rush, bo jest to kolejny odcinek Zagrajmy w Darkest Dungeon. A i w tym odcinku zajmiemy się rozbudą lazaretu. Ponieważ potrzebujemy zwiększyć szansę na to, że damy radę wyleczyć. Bo musimy trochę zająć się chorobami. Kto tu miał? Wampiryzm. Pyk. Montgomery wścieklizna akurat jej pasuje. Ale tutaj depresję musimy wyleczyć. No tu by się przydało w ogóle letarg i wszystko wyleczyć. No ale niestety nie mamy jak. Nie mamy miejsca. I tak. I tak. I to chyba nie wszystko, co możemy ulepszyć. Chyba że jeszcze u kowala. U kowala jeszcze możemy... Możemy ulepszyć sobie. Okej. Czy tobie też ulepszamy? Nie, tobie nie ulepszamy. A Neville'owi ulepszymy, bo idziemy w tym odcinku na poziom trzeci. Dobra, i Jestera nie bierzemy. Jesterowi nie zmieniamy. No i pójdziemy na poziom trzeci, tu do Kniei po dokumenty. Montgomery może iść, dobrze. Zoofobia, już nie ma kleptomanii, więc... Jest ok. Ale nie mamy heala jako tako. Zobaczmy, może będzie heal tutaj. W karocie nie ma, ale mamy terendowatego. I na razie... Odeślemy tą dwójkę. I kusznika. I weźmiemy drugiego trendowatego. Tak. Trendowatego. I przydałby się jeszcze ktoś z dystansem. I będziemy mieć tutaj kolejny skład na jakąś niską wyprawę. Dobrze, a tymczasem mamy tutaj 3-4 osoby. Ale nie mamy heala. W ogóle nie mamy heala. Czy ty się przejdziesz tu z nimi? Przejdziesz się. No, przejdziesz się. Okej, tylko zacznijmy tak. W gildii. No i też niby masz tu najlepszy pancerz, jaki możesz mieć. Obsesja na punkcie normalności. Dobrze, zobaczymy, co z tego wyjdzie. On nie miał tutaj wścieklizny. O, czyli tak. Damy mu obrażenia i damy mu biegłości lecznicze. Tobie, koleżanko, damy... rozpoznanie, chociaż nie, on nie by się przydało obrażenia. I to tak troszkę dużo by się przydało obrażenie podnieść, ale chyba nie mamy czym. Dobrze, więc damy jej rozpoznanie. Tobie damy w takim razie odporność na przesunięcia i ogłuszenia, bo ten stun bardzo nas ratował. Tobie damy leczenie. I modyfikatory do uzyskanego leczenia. Może to być zamiast w sumie tego, ale to są obrażenia od stresu. Dobrze, spróbujmy takich. To jest krótka misja, powinno być dobrze. Nie powinniśmy się tutaj jakoś bardzo wpakować. W żaden większy problem. To jest Knieje. Więc weźmiemy dwa razy zioła i powinno być dobrze. Powinno być dobrze, nie powinniśmy tutaj znaleźć żadnego dużego ryzyka. Powinno być takie samo zdawkowane ryzyko, w miarę mądrze.
I myślę, że... Tak, który to jest odcinek? 21. Nie, może pomyślę nad systemem takim, żeby... wyrzucać dwa odcinki dziennie. Z Darkesta. Nie wiem, pomyślę nad tym jeszcze. O, tutaj pułapka. Rozbroimy ją sobie. Uniki bazowe, punkty życia bazowe, wszystkiego dużo. O, dobrze, wiedziałem, że do kniei trochę się przyda takich rzeczy tutaj zabrać. Że pusto, okej, okay. Także śmigamy dalej. Drogę powrotną. Mam nadzieję, że Neville wyleweluje. Jeżeli Neville wyleweluje, to będzie bardzo dobrze. O! Szaleniec. Jego byłoby dobrze zdjąć jako pierwszego. Trzy kawki, ile to zadaje? 4 przez 3 rundy. Dobrze, to zróbmy tak. Ile on ma na razie? 4. No. I powinien zejść. Tak. Ładnie. Obrażenia zwykłe mnie nie interesują, stresu nie chcę sobie ładować. Im mniej stresu naładujemy, tym lepiej dla nas. Te dwa blidy to nie problem. To jest na razie... To jest tylko 6 obrażeń. Jest wręcz tyle co nic. Niestety pudło. No, trochę już zaczynałem gryźć teraz. Te akurat dwa hity tutaj były trochę takie niebezpieczne. Ładnie, debuff. Dwa z głowy. I trzeci też, ładnie. No i takim sposobem tutaj bardzo łatwo z nimi sobie poradziliśmy. Bandaży nie mam, nie mamy. Niestety. Szkoda. Liczę, że nam, że trochę tu dostaniemy jeszcze. Zwiat oczywiście zadziałał. Pomieszczenia prawie puste wszystkie. Pusty grób. Ładnie. Bardzo dużo kasy. No, ektoplazma może być problemem. Teraz tak. Tutaj zaczynamy od heala. Trzy obrażeń to debuff chyba jakiś był. Tak, stun. Na szczęście udało się uniknąć. Cytokineza też. Unik. Aha, za każde użycie cytokinezy chyba... Oni mają... Właśnie, tutaj przywołanie. Trzeba ich wykończyć wszystkich. Mniej więcej w tym samym momencie. Czyli tak, dużego, potem dwa małe i powinno być dobrze. O. Tutaj trochę teraz... Aj, niefartownie z tym healem coś wchodzimy teraz. Nie wiem, teraz się pojawi następny? Tak. Podwójny unik, bardzo ładnie. I teraz tak. 5, 11, 4. Dobrze, do górnej granicy nie poszło. I tak, robimy dwóch. O, ładny heal. I dobijamy tamtego. Ładnie, dużo jedzenia, dużo żywności mamy. W sumie możemy się tym jedzeniem poupychać, jeżeli jest potrzeba. Oczywiście mocniej pochodnie robimy. Nic, niestety.
No i znowu dwóch. Od cytokinezy i jednego. Okej, okay, niepokojące inwokacje, sądzę, że on nie zdąży użyć nawet. Dwa. No i bardzo ładnie. Ślimaczkiem dostaliśmy. Niech leci heal pierwszy. Spróbujemy sobie jeszcze stresu zredukować odrobinę. O, ładnie. Aha, ale nawet jeżeli jest pudło, to i tak powstaje nowy. Ale to nie problem dla nas, bo i tak trzeba go tutaj wyłapiemy. Bardzo ładnie. Bez strat żadnych teraz udało nam się tutaj dokończyć to. Teraz tak. Głód. Oczywiście, nie ma problemu. Pochodni możemy sobie używać jak chcemy tak naprawdę. Co my tu mamy zrobić? Aha, 90% sal sprawdzić. No to... Tu sprawdzimy 100% nawet, bo jest bardzo prosta mapa. To był chyba poziom trudny. I tak na poziom trudny to naprawdę zaskakująco niski. Zaskakująco ładnie idzie. Spodziewałem się, przydałem większych tutaj jakiś. O. Celność, krytyczne, obrażenia od stresu. Bardzo fajny artefakt. Bardzo ładny artefakt. Tu jest skrzynia ze skarbem. Tak, połyskującego w pęczynie. Nic interesującego. No to się cofniemy. Teraz tak na luzie. I przejdziemy po prostu te dwie salki. Zobaczymy, co tutaj damy radę wyciągnąć z tego. Łopatą. Wyciągnijcie to. No i tu mamy jeszcze jeden obiekt. Klucze mam? Mam klucze, dobrze. Okej, okay. Ty tutaj podejdź. Podatność na stres. No to tak... O, zapomniałem o tej pułapce. Nie zauważyłem jej. Rozpalamy pochodnie na maksa i przed otwarciem tej skrzyni tutaj po prostu ją zgasimy zupełnie do zera. Teraz tak, zabieramy się za tył cały. Pierwsze, co musimy zrobić. Wyciągamy go z tyłu, jeden z głowy. Ładne krytyczne. Odporność na krwawienie to praktycznie nie ma. Czyli już jest martwy. No i dobrze, dostaną dwa duże grzybki, które nam ani nie zrobią jakichś tutaj szkód dużych, ani nic, czyli... Udało się tutaj zrobić to bardzo ładnie. Ważne tylko, żeby krytycznych nie było. Albo żeby od naszej strony one były. I będzie dobrze. 5 obrażeń, to tam prawie nic. O, krytyczny, bardzo ładnie. Mała redukcja stresu. Unik, ładnie. No, come on, jeszcze jeden krytyczny by się przydał. Jeszcze jeden. No to ostatni krytyczny. Come on, ostatni cios niech będzie ciosem krytycznym. No niestety.
Zamykamy zupełnie. I jeszcze bardzo dużo daliśmy rady wyciągnąć i w tym momencie uciekamy już stąd. Bardzo fajna, krótka, przyjemna misja. Artefakt może nie najlepszy, ale... liczy się fakt, że bardzo dużo pamiątek wyciągnęliśmy. No właśnie. Jakieś level upy? Są rank upy. 3. Nikt nie dostał żadnych do tego? Perka? Szkoda. Dobra. Ale w tym miejscu dzięki wam za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej.